Rekolekcje dla trudnych małżeństw i dla rozwiedzionych. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dane mi było prowadzić rekolekcje, byłem w zastępstwie, dla osób, które są po rozwodach i tych, którzy mają trudności w małżeństwie. Prowadziłem je w Częstochowie przez 3 dni, od piątku wieczorem do niedzieli, do popołudnia. W sumie pełne 2 dni, to jest niedużo czasu. Ale chciałem się z Wami podzielić kilkoma myślami, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy dla mnie czas i bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Przede wszystkim spotkałem się tam z bardzo szerokim wachlarzem ludzkich problemów, cierpienia związanego ze stanem małżeńskim, z ranieniami, które nastąpiły przez najbliższych, przez współmałżonków i cierpieniem, które trwa. Drodzy, patronką tych rekolekcji w Częstochowie była błogosławiona Elżbieta Canori Mora, Włoszka, która żyła 200 lat temu, umarła 200 lat temu. Elżbieta wyszła za mąż i z początku wszystko było bardzo dobrze. Wyszła za adwokata Krzysztofa, ale Krzysztof wytrwał w wierności tylko 1 rok. Potem do końca jej życia zdradzał ją. Uwikłał się w romans, który trwał przez 25 lat. Elżbietka przeszła przez ten czas wiele prób, wypróbowań, ale wytrwała w wierności, wytrwała też w małżeństwie. Wychowała 2 córki i kiedy umierała, jej mąż tego dnia, tej nocy, w której ona umarła, wrócił o 4 nad ranem do domu. Efekt był taki, że przy końcu jej życia wielu księży, kardynałów, osób świeckich, prostych, zwracało się do niej o pomoc, o radę. Stała się już za życia osobą pomagającą, radą i też chlebem i wszystkim, co mogła, chociaż sama wiodła życie bardzo ubogie innym. Po śmierci jej mąż Krzysztof przeżył czas nawrócenia, pokuty, wstąpił do zakonu franciszkanów jako brat, a w jakimś czasie został też kapłanem i był księdzem i przez 20 lat jeszcze służył innym. I taki to był owoc tej jej życia i ona została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II w roku rodziny, w 1994 roku. Wydaje mi się, że jest to doskonały wzór i orędowniczka dla wszystkich tych, którzy przeżywają problemy w małżeństwie, szczególnie dla tych osób, które chcą wytrwać w przysiędze małżeńskiej. Myślę, że każdy, kto składa jakiekolwiek ślubowania, chciałby wytrwać, tak kapłan, jak i małżonek, wytrwać w tych ślubach, tych obietnicach, które złożył. Ja jadąc tam, to była dla mnie jakby całkiem nowa rzeczywistość. Przygotowałem się, rozmawiałem, modliłem się i też przedziwny znak, kiedy rozpoczynaliśmy te rekolekcje w piątek, w 19 tygodniu zwykłym, w piątek w pierwszym roku wypada Ewangelia o tym, kiedy faryzeusze pytają Jezusa, czy można oddalić żonę, dać jej list rozwodowy. I tam pada odpowiedź bardzo ścisła i konkretna Jezusa, że małżeństwo jest trwałe i nie można go rozrywać. I że mówi, że odpowiadając na pytanie, dlaczego Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy, mówi, przez zatwardziałość serc waszych to uczynił.
W tym samym dniu też otrzymałem SMS-a od pewnej kobiety, z którą wcześniej rozmawiałem o jej problemach małżeńskich, o jej rozwodzie, o tym, jak ona sobie to wszystko poukładała z Panem Bogiem, i napisała mi takiego SMS-a. Chcę do dzisiejszej rozmowy dodać jeszcze dwie rzeczy. Pytałam Pana Jezusa o mój rozwód i myślę, że mi powiedział, że zgodził się na niego ze względu na zatwardziałość naszych serc. Nie jego, ale naszych. I drugie, myślę, że zatwardziałość mojego serca polegała na niskiej ocenie mego męża ze względu na jego postawę oraz na mój dam sobie radę. Sama. Rozwiodłam się po 17 latach i decyzji nie podjęłam pochopnie, ani bez prób ratowania tego małżeństwa. W tamtym czasie zaczęła się moja bliższa więź z Bogiem. W cierpieniu i samotności mówił do mnie. Słyszałam jego głos bezpośrednio, głośno. Powiedział mi kiedyś, ja też byłem zdradzony. Ale moja natychmiastowa odpowiedź była, tak, ale ty nie musisz z nim spać. Myślę, że przeprowadził mnie przez to wszystko, bo nie mając już nikogo z bliskich na tym świecie, zwróciłam się do niego o pomoc. Najpierw za pośrednictwem moich zmarłych, potem bezpośrednio. Patrząc z perspektywy czasu, widzę, że w wielkich trudnościach małżeńskich Pan Bóg daje wiele łask. Czasem pozwoli na separację, choć mi zawsze przypominał, że to jest mój mąż, jemu ślubowałam, o jego zbawienie mam się troszczyć. Czasem da miłość taką, która potrafi wybaczyć i znosić najgorsze rzeczy, ale trzeba się do niego zwrócić, o jego pomoc zabiegać, słuchać go. Nie zawsze odpowie bezpośrednio, ale serce pragnące jego rady odczyta ją, jakkolwiek będzie wyrażona. Nasze wszystkie problemy wynikają z oddalenia się od Boga i braku ufności. Co mi Bóg pomoże w tej sprawie? Modlę się chyba już ponad 40 lat o nawrócenie mojej rodziny. Teraz też o naszą jedność. Jestem pewna, że Bóg wysłuchuje takich intencji. Nie wiem, czemu mi każe czekać tyle lat. Nie wyobrażam sobie rozwiązania, jakie On ma w głowie. Załamuję się od czasu do czasu, widząc, że wszystko idzie w przeciwnym kierunku. Ale gdzieś z tyłu głowy mam te myśli. Miej wiarę Abrahama, wiarę Marii i Marty. Zostawiam więc wszystko w rękach Pana Boga, godząc się na to, co dzisiejszy dzień przynosi. Ufam, że usunie całe zło z mej rodziny, a także ja też wchodzę w jej skład. Ufam, że to zrobi. Jak i kiedy, nie wiem, ale wierzę, że nie pozostawi mnie bez swojej reakcji. Ale się rozpisałam. Może się to księdzu przyda. Pozdrawiam. Kiedy przeczytałem Ewangelię na tych rekolekcjach o zatwardziałych sercach, to od razu mi się skojarzył ten SMS i nie mogłem tego nie przeczytać uczestnikom, którzy nieraz mierzyli się właśnie z tą odpowiedzią, jak sobie ułożyć swoje sprawy z Panem Bogiem i dlaczego tak się stało, dlaczego tak jest, dlaczego tyle cierpienia. Drodzy, nie mogę wam w kilku słowach opowiedzieć o tych rekolekcjach. Dzisiaj przyszła do mnie tutaj do kościółka w Taczku rodzinka, bardzo sympatyczna, z trójką dzieci, radosnych, uśmiechniętych, aż się dziwiłem, że rzadko można spotkać taką pogodną rodzinkę z takimi dobrymi relacjami między sobą. I myślałem, że wszystko jest bardzo super okej, ale postanowiłem ich, zaprosiłem ich na kawę i poprosiłem, żeby chciałem troszkę też podzielić się z nimi, oni się dzielili ze mną, ja się z nimi dzieliłem tymi rekolekcjami i powiem wam, że okazało się, że mimo tego, że u nich rzeczywiście jest dość dobrze, to jednak wiele z tych tematów, które
im przedstawiłem, poruszyłem, okazała się dla nich nowa. I ciekawe jest, bo właśnie zwrócili uwagę na pewne rzeczy, które mogą poprawić. Na przykład ona, wyjeżdżając stąd, mówi do swojego męża: no wiesz, no chyba muszę zapomnieć o tym, a nie mówiłam ci. I to taki jeden z takich moich refleksji. Myślę, że zbyt mało mówimy o relacjach w rodzinie, ale przede wszystkim o tej najważniejszej relacji, o tej relacji każdego z Panem Bogiem w małżeństwie, że i mąż, i żona, i dzieci muszą mieć swoją relację z Bogiem i hierarchia wartości musi być właściwie postawiona. Dlatego musimy wszystko zrobić, aby ratować rodziny. Wiecie, ile by się dramatów i rozwodów nie stało, gdyby tylko ludzie wiedzieli takie podstawowe rzeczy. I wielu potem mówi: gdybyśmy tylko wcześniej o tym wiedzieli. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do małżeństwa. Tak ważne jest też w małżeństwie mieć kierownika duchowego. W małżeństwie trwać w jedności w Kościele. Jak to jest ważne. I na tych rekolekcjach, szczególnie po świadectwie jednej rodziny, przekonałem się, ile Pan Bóg może zrobić cudów, ile może uratować małżeństwo, jeśli tylko zaufa się Panu Bogu, jeżeli tylko się da Mu prowadzić. Powoli małżeństwa, które się może nienawidzić, które się może już po prostu nie wytrzymywać z sobą, stać się świętym małżeństwem, płodnym, które wychowuje wspaniałe dzieci i które cały czas zachwyca się Bożymi darami, Bożą obecnością. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, patrona rodzin, chcę Was wszystkich pobłogosławić i życzyć wszystkim Wam, żeby Wasze małżeństwa były silne. Jeżeli się rozpadły, to żeby Pan Bóg dał Wam łaskę przebaczenia i trwania, wytrwania w tych ślubach, które złożyliście. Dla tych, którzy są w nowych związkach, żeby Pan Bóg dał też łaskę tego, aby też zbudować nową relację i też usłyszeć odpowiedź, co ja mam dalej robić i jak w tym żyć. I przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Wiecie, w wielu przypadkach, w tych rozmowach, które się wtedy toczyły, nie wiedziałem, jak mu dać odpowiedź. Odsyłałem do Jezusa, odsyłałem przed Najświętszy Sakrament. I teraz też wszystkie te sprawy Wasze, trudne, składam przed Najświętszym Sakramentem, przed Jezusem w Eucharystii. Niech On zaradza, niech przedstawieństwo Maryi pomaga. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.